Po maturzystach swoje zmagania rozpoczęli także uczniowie ostatnich klas podstawówek. W całej Polsce do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło blisko 215 tysięcy uczniów z niemal 12 tysięcy szkół. W szkole podstawowej nr 10, najliczniejszej placówce w Śradzu, do testu przystąpiło ponad 50 uczniów. Przygotowujemy się oczywiście do egzaminów. Myślę, że w każdej szkole ósmoklasiści o tym myślą. Jest to jakieś podsumowanie, jakaś forma podsumowania umiejętności wiedzy uczniów na koniec szkoły podstawowej. No więc i nam, i mam nadzieję, że uczniom zależy na tym, żeby to były jak najlepsze wyniki. Bywa to pewnie jeszcze i tak różnie, natomiast zdecydowanie większa część uczniów tak właśnie myśli, że też chce jak najlepszy wynik uzyskać. We wtorek przyszli absolwenci szkół podstawowych mierzyli się z językiem polskim. Praca pisemna zawsze jest zagadką. Zapytaliśmy się, co wybrali, jak im poszedł egzamin. A bardzo dobrze mi poszedł, bo było wczoraj kamienie na szaniec i moim zdaniem dobrze mi poszedł. Co trzeba było zrobić w tym zadaniu? Czy to było wypracowanie, czy rozprawka? Rozprawka. I to była rozprawka na temat, czy warto pomagać innym i moim zdaniem fajny temat był. Bardzo dobrze, dobry temat był. Opowiedz więcej coś o nim. Kamienie na szaniec były wczoraj. I jaki temat pisemny wybrałeś? Rozprawkę. I co trzeba było w niej zrobić? Czy warto pomagać innym? No, mi się wydaje, że bardzo dobrze. Jaką pracę pisemną, jaki temat wybrałeś? Opowiadanie. No, trzeba było napisać o wybranym bohaterze z wybranej lektury, jaką się przygodę z nim spędziło. I jaką lekturę wybrałeś? Kamienie na szaniec. Środa to z kolei potyczka z królową nauk, czyli matematyką. Jak uczniowie byli na nią nastawieni? Stresuję się strasznie. Dlaczego? No, mi łatwo słabo idzie, dlatego też. Ale myślę, że będzie dobrze. No, bardzo dobre. Długo się uczyłeś? No, kilka godzin. Czyli lubisz matematykę, jednym słowem? No tak, no. A czego się najbardziej może obawiasz, jeżeli chodzi o matematykę? No nie wiem właśnie. Raczej niczego. No, bardzo dobre. Długo się przygotowałeś? No, nie aż tak, ale mi się wydaje, że dobrze ją napiszę. Czy może jest coś, czego się jednak obawiasz w dzisiejszym egzaminie? Nie, raczej nie. Egzamin ósmoklasisty zdaje każdy uczeń, który do niego przystąpi. Nie ma progu zdawalności, jednak wynik ma duży wpływ na to, czy ósmoklasista dostanie się do wymarzonej przez siebie szkoły średniej.